kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o nowościach. Zrobimy sobie taką krótką przerwę, słuchajcie, jeśli chodzi o kolekcję perfum, ale oczywiście będzie też i taki odcinek, także serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału i bycia na bieżąco. A dzisiaj chciałam się pochwalić właśnie nowościami, które wpadły do mojego koszyka i które są wspaniałymi odkryciami, przynajmniej dla mnie, także chcę się z Wami nimi podzielić, także zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek będzie o nowościach. Ja wiem, że na moim kanale, jeżeli ktoś ze mną jest stale, to one już gdzieś tam były wspomniane. Ja ich nie miałam, że tak powiem, fizycznie w ręku, a dzisiaj będę je miała i Wam przedstawię. Nie chcę Was tutaj zanudzać, ale są to piękne perfumy, ja bym powiedziała, dla koneserów, a w związku z tym wszystkich z nas tutaj. Jedna to jest gorąca nowość, która zawita jutro do sklepów, ale czytając sobie tutaj recenzję, widzę, że gdzie niegdzie już komuś wpadły te perfumy w łapki. Nie przedłużając, przedstawiam Wam trzy piękne zapachy. Piękny zapach pierwszy to jest, o którym Wam wspomniałam, to jest Erin Rose de Grasse. Przepiękna butelka, słuchajcie, to była limitowana oferta. Chyba bodaj tylko dostępna w 50, przynajmniej w moim sklepie. Zobaczcie, pięknie dopracowana butelka, biała, taka emaliowana jakby, jest to szkło, no i taka właśnie taki pozłacany korek. Rose de Grasse jest tutaj, ja sobie czytałam, jest taką kwintesencją, słuchajcie, i ukłonem, jakby manifestem w stronę róży. Głównym składnikiem jest tu róża Centifolia, a więc zbierana w Grasse w Francji, i osobiście patrzę sobie jeszcze, że jest też róża bułgarska i róża Absolut, wykończona tutaj żywicą i piżmem. Ja Wam powiem szczerze, że nie przepadam za takimi, niektórzy uważają, że zapachy różane są zapachami takimi babcinymi. Ja uważam, że ten zapach jest przecudny. Nie wiem, czy ja do niego dorosłam. Dorosłam właśnie do takich jakby zapachów, które mają dużo róży w sobie, a jest ich niezliczona ilość. Powiem Wam, że teraz mi przyszło tak na myśl, wąchając jeszcze raz butelkę, że przypomina mi, ja Wam przedstawiałam perfumy chyba różane, jeśli nie, ale na pewno była ta odsłona Stella McCartney. Stella to jest coś takiego właśnie, jeżeli ktoś lubi takie unikatowe, takie mega skoncentrowane manifesty w stronę róży, to gorąco polecam. Jest to przepiękny, przepiękny zapach, ukłon, tak jak powiedziałam, w stronę róży, ale jest to mega kobiecy zapach. I powiem Wam swoich doświadczeń, jak przedstawiałam ten zapach, on został wyprzedany, to był z kolekcji Premier. Ale pewnie gdzieś go dostaniecie jeszcze, bo nie, na pewno w Ameryce, tutaj w butiku Erin, czy wyselekcjonowany butik, na pewno on jest. To jest to zapach nie tylko dla osoby dojrzałej. Ja spotkałam się z miłym odzewem tutaj osób młodych, które chciały ten zapach zakupić albo go zakupiły. Także gorąco Wam polecam, tak jak mówiłam, manifest róży, wszystko róży, taki hołd oddany róży. Jeśli ktoś lubi klimaty Stelli McCartney, a właśnie takie mega skoncentrowanie bukietu różnego, niekoniecznie babcinego, to serdecznie Wam. Przepięknym zapachem ja Wam przedstawiałam tą niesamowitą kolekcję 8 zapachów majstersztyków skomponowanych, zrobionych przez nosy perfumeryjne świata. Tenderlight jest takim zapachem, który skradł moje serce od razu, gdyż on mi przypomina Tommy Forda Sole di Positano. Ktoś, kto lubi takie świeżaki z głównym takim nutą herbacianą, bo to jest głównie właśnie ta nuta pierwsza z taką bergamotką, ale jest też to zakrąglenie irysowe. Coś przepięknego. To są zapachy, muszę się dzisiaj... Ja właściwie zaczynam dzień w pracy z tym zapachem, słuchajcie, aczkolwiek jest Sensual Star, który ja lubię, i parę innych. Jeśli jesteście ciekawe właśnie
tych zapachów, tej specjalnej edycji Estée Lauder. Serdecznie Was zapraszam do odcinka, który jest na moim kanale. I jeśli jeszcze go nie obejrzałyście, to koniecznie tam wpadnijcie. Dla mnie to jest majsterszczyk, one zostały wydane w zeszłym roku. Były kraftowane właśnie przez tutaj najlepszych nosów świata, tak jak wspomniałam. Mają specjalną taką technologię 12-godzinną, że one mają te wody perfumowane utrzymywać się na ciele. Ja sprawdzałam, słuchajcie, jeśli myjecie ręce, tak jak ja sobie tutaj sikam w nadgarstku, jeśli myjecie ręce, ten zapach gdzieś tam może zaniknąć wcześniej, ale generalnie trzyma się 12 godzin, no bo przecież perfumy spryskujemy, słuchajcie, nie tylko na nadgarstki, ale na całe ciało. I co Wam chciałam powiedzieć, to są zapachy, które podnoszą jakby Waszą samoocenę, a w zasadzie zapach jest taką częścią garderoby, ale ja bym to przyłożyła nawet, że czujecie się lepiej, macie lepsze samopoczucie, bo one właśnie wytwarzają taki klimat, takie tutaj jakby może związki chemiczne w naszym ciele, że czujemy się świetnie, dlatego ja zawsze zaczynam dzień od tego zapachu, aczkolwiek mam też trzy inne swoje ulubione, ja Wam je przedstawię, jeżeli chcecie, ale gorąco Was zachęcam właśnie do odcinka o tych specjalnych zapachach, gdzie ja przyjrzałam się bacznie i przedstawiłam mniej więcej 8 miniaturek, które były mi wręczone, żeby zapoznać się z tą kolekcja. Ostatnim zapachem tu z nowości, którym Wam chcę przedstawić, jest, która wyjdzie jutro, gorąca premiera, Beautiful Magnolia, ale teraz w odsłonie Intense On Tones. I ta buteleczka jest chyba 50. Tak, 50. Ja jestem wielką, gorącą zwolenniczką Beautiful Magnolia. Uważam, że z całego repertuaru Beautiful, Beautiful Belle jest fajnym zapachem, ale najbardziej lubię właśnie tą Ode do Magnolii z magnolią tuchińską, świeżo ściętą też, no i gardenią i patchouli. Ja tutaj dodano, ona jest bardziej intensywna, bardziej bym powiedziała wieczorowa. Wieczorowa jest też, ja sobie ją siknę, słuchajcie, bo sikałam ją z 3 razy dopiero. Jest ona bardzo drzewna, taka szyprowa. Dodano tu nuty irysowe, ja bardzo lubię irys, on jest drogim składnikiem w perfumach. Dodano też bubtonga i jest taki akord drzewny. Ja sobie jeszcze tu zajrzę, bo mnie zaciekawiło tutaj wzmianka na fragrantice, że jest to właśnie zapach taki, nie wspomniano tu szyprowy, że jest pudrowy, no jest, bo jest irys i jest taki trochę ziemski, taki ziemisty, może nie ziemisty, ale wiecie, o co mi chodzi, że jest taki pudrowy, konkretno drzewno w wykończeniu takim skórzanym. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy zapach na właśnie wykończenie dnia, aczkolwiek on na mnie nie jest bardzo mocny, ale wydaje mi się, że jest bardzo właśnie taki drzewny, taki leather-like, jak właśnie skóra. A uważam, że będzie się podobał kobietom, chociaż ja mam dużo sentyment do Beautiful Magnolia, która jest przepiękną, przepiękną kwintesencją świeżości, kobiecości i takiej zabawy, bo jest ona skierowana dla osób młodych. Ta edycja może będzie do osób, bym powiedziała, bardziej dojrzałych, ale dla osób młodych, w sensie stajemy przed jakimś tutaj zadaniem, czy w zasadzie to ten zapach był skierowany dla osób, które stają na ślubnym kobiercu, czyli dla panny młodej, więc no jakieś tam czekają wybory dożyciowe, ale chciałam Wam tu przedstawić właśnie kilka recenzji, które ja tutaj jakby dorwałam na fragrantice. One są dość niskie, nie wiem czemu, ale to jest chyba jedna, słuchajcie, czy się pomyliłam. Ten zapach jakby nie ujął jeszcze, tak to na fragrantice, że wyskoczyło, że tylko trzy punkty, bo mi tu zniknęło. Nie wiem czemu, bo uważam, że to będzie jeden z fajniejszych zapachów dla tych osób, które lubią takie troszeczkę drzewne, tak jak powiedziałam, pudrowe zapachy. No ale każdy z nas jest bardzo indywidualny, więc
pewnie będzie miał inne zdanie. Ja Wam gorąco polecam tą edycję. Wydaje mi się, że fajnie ją jakby używać za dnia Beautiful Magnolia, Beautiful Magnolia on Tones na wieczór, bo czemu nie? No wszystko w dzisiejszym odcinku. Tyle nowości w moim koszyku. Przedstawiłam Wam te zapachy, które są dość nowe, dość, bym powiedziała, specyficzne, trochę może nie niszowe, ale inne, albo właśnie tą gorącą nowość na wiosnę od Estée Lauder. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie do komentarzy, oczywiście do subskrypcji, słuchajcie, magiczny guzik tu czeka, do lajkowania. No i mam nadzieję, że spotkam się w następnym filmie. Odnośnie tu odliczania mojej kolekcji perfum, zostało już niewiele chyba tych odcinków, tak sobie patrzę, co Wam przedstawiłam, co nie. Także życząc Wam miłego dnia, zapraszam na kolejny odcinek. Pa, pa.